Hej, witajcie moi drodzy, witam was jak zawsze w mojej ciemnicy, ale dzisiaj tak nie jest tak najgorzej, więc pomyślałam, że mimo że nie jestem już do końca ogarnięta, to póki jeszcze cokolwiek światła mam, to się wam pokażę. Włosy jeszcze mokre, ale to nie będzie nam wcale przeszkadzało, bo ponieważ filmik i tak jest dosyć późno robiony i dzisiaj przychodzę do was z ulubieńcami roku 2023. Tak sobie chodziłam po całym domu, patrzyłam, co tak naprawdę byłoby warte wspomnienia. Przypatrzyłam sobie też, Denko, wszystkie produkty jakby zużyte w liście tego, co zużyłam właśnie na przestrzeni całego roku. Obejrzałam sobie ten filmik z zeszłego roku i tak pomyślałam, że ej, w sumie to ja tu nie mam za dużo produktów, o których chciałabym wspomnieć, ale mimo wszystko zbierzemy sobie to w jakąś taką małą, ale fajną listę, mam takie wrażenie, ponieważ generalnie jak patrzyłam sobie właśnie po tych zużytych już produktach i po tych, przy których chciałam zaznaczyć, że ej, to było takie super ekstra fajne, a potem obejrzałam sobie to jakby te ulubieńcy z zeszłego roku, 22, to się okazało, że to są tożsame produkty i generalnie jest mnóstwo rzeczy, które po prostu gdzieś tam już mi się wpisały w taką pielęgnację, o które mogę pewnie sięgać i które cały czas ze mną gdzieś tam są. I na przykład tutaj, w sumie powiedzmy sobie od razu od tych właśnie starych, coś, o czym na pewno należy wspomnieć, to Natural Secrets i ich toniki przede wszystkim, które używam cały czas z giga przyjemnością i prawie zawsze jakieś tam mam w domu. Nawet jak nie napoczęty, to chociaż czekający w zapasie. Tym razem szklane opakowania, ale generalnie też są, sprzedają się również w plastikowym opakowaniu, tak z 10 zł taniej, więc polecam serdecznie na wypróbowanie ten plastik przynajmniej, jeśli cena tutaj wam bardziej gra rolę niż to, żeby tego plastiku nie było. I oczywiście pomadki do ust, które zawsze wszędzie, tak szczególnie poza domem, w aucie, gdzieś tam, wiecie, w pracy, przy biurku, po prostu w torebce zawsze muszę jakąś właśnie pomadkę tą Natural Secretsową posiadać. Inne też się sprawdzają, ale to jednak już coś, do czego się bardzo przystosowałam. W dalszej kolejności mam 4 szpaki mydła jako takie. Zużyłam chyba jedno, może dwa tak naprawdę, bo jedno gdzieś tam było wcześniej, to jeszcze też ze wcześniejszego roku i oba skończyłam gdzieś tam latem. I właśnie na lata to są idealne produkty. Bardzo ładnie pachną, ale niezbyt tak nachalnie, delikatnie ziołowo też, nie tylko tak, wiecie, super mocno, co dla mnie jest wielkim plusem. Są gęste, bardzo wydajne, ładnie się pienią. Czasami jak ta skóra jest w takiej gorszej kondycji w moim przypadku, to może delikatnie wysuszają, ale ogólnie są fenomenalne. I jeśli chcecie mieć taki właśnie wydajny, fajny produkt myjący, to polecam to w opór, bo może jest troszeczkę droższe, to jednak patrząc na to, jak bardzo wydajny jest to produkt, to nie uważam, żeby ta cena była gdzieś tam wygórowana, więc polecam w opór. Dalej mamy Ministerstwo Dobrego Mydła, też coś, o czym wspominałam cały czas, mianowicie szampon w kostce Hibiskus, cały czas mój ulubiony, mimo że teraz używałam trochę dużo tak naprawdę innych firm, inne szampony próbowałam, też się bardziej obyłam jakby z samą formą tych kostkowych produktów do włosów i jakby jest to mi coraz mniej straszne i jakby coraz więcej potrafię przyjemności wyciągnąć z tych innych produktów, to mimo wszystko to coś, do czego wracam najbardziej regularnie, ponieważ forma tej kostki jest super stabilna i w momencie, gdy wsadzam sobie to do jakiegoś plastikowego pojemnika, który trzymam w torbie saunowej, to nie muszę tego wyciągać, tam się nie rozciapczuje, tylko zostaje w takiej samej formie, a przy tym pięknie się pieni i bardzo ładnie myje, więc jakby całościowo ten produkt jest dla mnie najlepszy, tak naprawdę bez zmian, cały czas wygląda tak samo. Jeśli chodzi o włosy, to wypisałam sobie maski z SoFlow, ponieważ samej marki, to chyba Alfa Farmowe w ogóle, tak mi się wydaje, taka jakaś podmarka, wydaje mi się, że jeśli chodzi o producenta, to było ich, nie? I używam jakiś szampon, jakiś tam, nie wiem, produkt do laminacji, one były takie nie do końca, nic takiego szalonego, ale te maski do włosów, były te fajne, wygładzające, bardzo szybko włosy zmiękczały, super ułatwiały rozczesywanie i jakby w takiej mojej codziennej stylizacji z tymi lokami to się sprawdza idealnie, tak naprawdę troszkę rzadkie, ale dzięki temu łatwo się rozprowadzały, a mimo wszystko wydajnością były w porządku i przełożenie ceny do jakości super, naprawdę tu polecam bardzo. Dalej mamy Unven Lychee proteinowe, czyli BS, taki mój najbardziej ulubiony w formie właśnie takiej lekkiej odżywki do wgniecenia od razu po umyciu na świeżo do początku stylizacji. Najładniej mi podbija skręt i najlepiej te włosy się zachowują. Teraz tego nie mam, używam innych produktów i jak widać, no tutaj jeszcze nie widać, ale dzisiaj to akurat ten przód nawet nie ma szansę, żeby wyjść w miarę ładnie, bo to jeszcze jest wszystko przed wysuszeniem, więc tutaj nie ma tego końcowego efektu, ale generalnie to liczy mi się tak sprawdzało najlepiej w tym przypadku. I jeszcze o czym trzeba wspomnieć a propos właśnie kręcenia jako takiego i w ogóle, no to na pewno jest ten dyfuzor z gamy, który kiedyś tam mi się popsuł, kupiłam sobie drugi raz ten sam, bo nie zauważyłam nic innego na rynku, co mogło mi bardziej podpasować i gdyby nie to, to te moje loki w ogóle by nie miały takiej formy, jaką potrafią mieć i mimo, że nie zawsze chce mi się to robić, to i tak ta stylizacja gdzieś tam jest mi coraz bliższa i uwielbiam to robić z tymi włosami i zdecydowanie
To, co najbardziej mi pomogło i było najbardziej kluczowe w tym wszystkim, to niekoniecznie, nawet nie tyle zawsze produkty, co właśnie ten dyfuzor i to polecam w opór. Być może kupię sobie jakąś taką, nie wiem, podróbę Dysona Airwrapa czy coś takiego i sobie to potestujemy i to być może byłoby fajne właśnie przy takich jakichś bardziej lokowych stylizacjach, ale to jeszcze się muszę zastanowić, ale ta gama jest świetna, kosztuje mniej więcej 100, ale to będzie bardzo dobrze wydane 100 zł, jeśli naprawdę na serio myślicie o kręceniu włosów jako takich. No, chyba taki filmik sobie zrobimy. No więc to były takie ulubieńce, tacy ulubieńce, Boże kochany, których takie produkty, które najbardziej lubiłam używać, tak naprawdę, które powracały cały czas regularnie na przestrzeni tego ostatniego roku i również wcześniej i dlatego po prostu chciałam o nich wspomnieć. A teraz już przejdziemy do tych kilku dosłownie produktów, które gdzieś tam naprawdę odcisnęły swoje piętno w tym właśnie zeszłym 23 roku. Zaczynając od twarzy, tu akurat w większości tych produktów nie będę miała, bo to były jakieś tam jedne zużycia i jeszcze nie kupiłam sobie ponownie tych wersji. Niemniej jednak mam coś takiego jak BABA, antystresowe serum do twarzy. To jest takie serum, które zresztą było zużyte bardzo niedawno i w którymś denku o nim opowiadałam. Produkt, który bardziej stosowałam jako krem na dzień, który miał też, wydaje mi się, delikatną ilość, subtelną, ale jednak miki i bardzo ładnie też go zaświetlało to twarz, ale w taki bardzo subtelny sposób, niż jakiś chamski brokat dostawał. Skóra nie przytuszczała się bardziej, więc była też taka brzydko wyświecona, tylko po prostu ładnie i zdrowo wyglądała. Widziło takie optyczne po prostu wrażenie. Krem był lekki, ale mimo wszystko miał sobie też jakieś takie woskowe struktury, więc dawał fajne uczucie takiej właśnie ochrony. Dobrze się sprawdzał pod makijaż, wystarczyło wtedy nałożyć jedną, dwie pompki i bez problemu zaraz make-up można było wykonywać i nie było, nie wiem, jakichś takich tłustych plan, tylko ładnie się wchłaniał, ale przy tym właśnie pozostawiał piękny komfort na twarzy. Dodatkowo jeszcze to, o czym wspominałam i o czym również wspomnę tym razem, to, że opakowanie było świetne, bo może szklane i z pompką to dało się zużyć produkt do samego końca, naprawdę, więc to też jest bardzo ważna rzecz, a nie taka oczywista. Do tego bardzo ładny, taki delikatnie kakaowy zapach, jeśli chodzi o kompozycję zapachową, delikatny, właśnie nachalny i do samego końca można było go zużywać bez takiego uczucia zmęczenia zapachem, na pewno wiecie, o co chodzi. Więc jak tak myślałam, jakieś kremowych rzeczach i takich właśnie tego typu podstawowych pielęgnacyjnych, to naprawdę było świetne. I formuła się kremu na dzień do twarzy dla wielu osób wydaje mi się, że to będzie odpowiednia rzecz. Jeśli macie skórę mieszaną, ale nawet no też wrażliwą, ale też nawet taką stronę dojrzałą, wydaje mi się, że będzie spoko. Jeśli szukacie czegoś bardziej takiego matującego i no bardzo takiego jak najlżejszego, to może nie do końca być to, ale mi się wydaje, że jak na te składniki, które tam mamy zawarte, to naprawdę jest spoko. I właśnie to nie jest wcale obciążający krem. Więc to serdecznie Wam polecam. Kolejna rzecz to jest Balea. O tym chciałam wspomnieć, bo też chciałam wspomnieć właśnie o dwóch serumach. Mam jedno z niacynamidem, a drugie z retinolem, które użyłam cały czas. Jeszcze o tym nie wspominałam, czy może wspominałam, nie wiem, nie mam pewności, ale o tym właśnie retinolowym chyba jeszcze nie. Już mam, została mi to jakaś sama końcówka i jeszcze zużyłam właśnie to z niacynamidem, gdzieś tam bardziej na początku roku. I o ile to jest bardzo ciekawe i fajne, to właśnie dlatego chciałam o tym wspomnieć tutaj w tym konkretnym filmiku, że Balea ma różne produkty, lepsze, gorsze tak naprawdę. O tym z retinolowym usłyszałam gdzieś u kosmetologii naturalnie, więc laska po kosmetologii, która fajnie analizuje serio te produkty, tak dosyć skrupulatnie, bo mi się nie zawsze chce to robić po prostu tylko ideowo, czasem idę za marketingiem, czasem samą ideą, czasami opiniami, różnie to bywa, ale czasami po prostu intuicją, a ona akurat tak to fajniej składowo sobie analizuje, mi się po prostu nie chce tego robić. Ale to kupiłam jakby za jej, powiedzmy, za jej poleceniem i pierwszy raz spotykam się z retinolem, o ile na początku produkt był trochę mocny, bo jednak ja nigdy retinolu żadnego nie używałam. Nie wiem, jakie to stężenie, pewnie nie jest jakieś niesamowite, bo byłoby wypisane na opakowaniu, tutaj czegoś takiego nie ma. Więc na początku miałam efekt takiego podrażnienia, szczypania, trochę jak po kwasach, ale z czasem się ta skóra przyzwyczaiła, przystosowała do tego. I akurat co jak co, ale ten właśnie to serum i retinol chyba per se wydaje mi się jako taki, ale ten produkt wpłynął na to, że naprawdę wystarczyło nałożyć jedną, dwie noce z rzędu ten produkt i bez względu na to, jak skóra, jak wyglądała, to jej stan zawsze był bardzo szybko, naprawdę znacznie poprawiony. To nie jest produkt, który ja używam cały czas, noc, to by się nie sprawdziło w takiej formie, ale jak jest coś takiego właśnie trochę gorszego, w sensie, że czuję, że jest większe, bardziej przytłuszczona skóra, że są jakieś przebarwienia, które zaczynają robić, że właśnie trądzikowo mi się tutaj więcej rzeczy pojawia, bardziej w ten sposób, niekoniecznie na wysuszenie i tego typu rzeczy, bo tutaj akurat w tej formule, bo to nie jest olejowe, ani żadny tego taki lekki krem, który wręcz tak trochę wysycha na skórze, to robiło mi bardzo szybko robotę, naprawdę świetną. A tam z samym niacynamidem, o którym wspominam, również bardzo ładnie pomagało właśnie przy
takich, no podobna historia przy barwieniach, te przy takim ściąganiu po prostu skóry bardziej. Tutaj to widać było takie bardziej optyczne różnice, jeśli chodzi o moje zmiany trądzikowe, czy wienienie i takie zrównanie kolorytu od razu, immediately po prostu. W tym niacinamidowym trochę mniej, ale ono było też takie trochę bardziej nawilżające, bardziej łagodne dla mnie. I o tyle też chciałam wspomnieć o tych właśnie dwóch produktach, że Balea, jeśli już ją dostaniecie, to naprawdę nie są drogie rzeczy. Nie wiem, bo ja to kupowałam akurat za granicą, ale wydaje mi się, że nawet w tym DM-ie polskim, bo strona jednak DM-owa funkcjonuje, to nie będzie więcej jak 30 zł, a jak za to, jakie działanie jest zapewnione, przynajmniej w moim przypadku, z tego konkretnego produktu, czy z tego niacinamidowego, totalnie polecam w opór, bo sera potrafią kosztować naprawdę niesamowite pieniądze, a składnikowo to tam się jakoś, nie wiem, nie różni czasem niesamowicie, a tutaj naprawdę polecam, bo to było naprawdę dla mnie chyba największe odkrycie tak naprawdę tego minionego roku i wydaje mi się, że tam w retinol będę się trochę bardziej bawić. Zobaczymy, bo tam słyszałam, że może się zmienią jakieś regulacje i będzie w kosmetykach jakieś ograniczenie z tymi retinoidami wszelakimi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc być może będzie to trzeba będzie stosować w jakichś tam wyrobach medycznych, a niekoniecznie już tak w serumach wszędzie będzie to działało. Nie wiem, zobaczymy, ale w każdym razie ja retinol jako taki bardzo polecam. No pewnie, wiecie, są różne problemy tego sortu, że jak używasz coś z retinolem, to musisz używać oczywiście produktu z filtrem, czy to na dzień, czy to na noc, ze względu na to, jak to stosujecie, to trzeba zwrócić uwagę na te przebarwienia, bo ta skóra jest taka bardziej naruszona przy okazji tak silnej, skoncentrowanej substancji, ale to jakby tam wszyscy, wydaje mi się, co są w temacie, to wiedzą to znacznie lepiej niż ja, ale ogólnie jeśli wydaje Wam się dosyć oporni na różnego rodzaju produkty i nic Wam za bardzo jakiejś roboty nie robi, to wydaje mi się, że tym retinolem się może zainteresować. Starczy, bo bardzo długo o tym mówiłam. I ostatnia rzecz to twarzy, o której chciałam wspomnieć, więc naprawdę tutaj nie ma szału ilościowego w tym roku, jeśli chodzi o ulubieńców. To jest na pewno Mistrzostwo Dobrego Mydła, balsam, maska do ust, miód. Produkt horrendalnie drogi, ponieważ 13 gram produktu kosztowało mnie, kupione na targach, bodajże 65 zł. Więc jak produkt do ust, to jest po prostu no masakra. Naprawdę koszmar. Ja swoją wersję kupiłam w październiku, czyli już mamy końcówkę stycznia, więc już to zużycie powiedzmy tam 3 miesięcy, załóżmy, że codziennie na pewno, kilka razy dziennie używam. Wydaje mi się, że w połowie nawet nie jestem. Zobaczmy sobie to, Boże, gdzie tu jest jakaś kamera, tu podobno. Dobra. Generalnie to, nie wiem czy to widać jakkolwiek w tej strukturze, ale produkt jest bardzo gęsty. Ja go leczę po prostu dosłownie paznokciem, wydobywam i delikatną, cienką warstwę sobie na usta nakładam. Zawsze na noc, ale też jak w domu jakoś tam dłużej jestem, to się sprawdza idealnie. Fajnie się jakby osadza na ustach. Jest taki... Czuć, że to jest coś takiego miodowego, że, jakby, że dosłownie jest ten fizyczny dodatek miodu, chociaż nie pamiętam, czy w składzie jest po prostu jakiś ekstrakt czy miód jako taki, bo raczej miodu tak często nie widać, tylko czasem jakieś, nie wiem, ekstrakty miodowe, jakieś właśnie, no nie wiem, jakieś inne powiedzmy składowe składnika to by nie było, niżli sam miód per se, ale ogólnie to tutaj i lanolinę mamy i właśnie ten wosk pszczeli i miód, czyli wszystko to, co ja kocham w produktach ustowych i to naprawdę jest świetna sprawa. I w sumie patrząc na to, że to jest 65 zł, ale jeśli na ten produkt miałbym starczyć na przykład na 9 miesięcy, to jest możliwe, wydaje mi się, bo naprawdę mi się wydaje, że więcej jak połowę to ja nie zużyłam. Nie, wydaje mi się, że nawet mniej. To naprawdę polecam niesamowicie, bo wydajność jest niesamowita i wydaje mi się, że być może nawet jest to warte tych pieniędzy, tych chorych 65 zł, więc jeśli macie na to problemy z ustami, że wszystko się u Was ściera, nie daje Wam tego uczucia komfortu, takiego załagodzenia, okładu czy czegoś takiego, jeśli szukacie czegoś takiego właśnie w produkcie do ust, to szczerze polecam, bo to jest naprawdę piękny produkt i to wydaje mi się, że jest warto na to wydać te pieniądze, a podejrzewam, że może być z tym problem, jeśli chodzi o sprzedaż, ponieważ jest on taki bardzo drogi, więc ciekawe, czy on się utrzyma na rynku tak naprawdę. Nie wiem, zobaczymy. Pachnie pięknie, właśnie miodowo, naprawdę, naprawdę fajny produkt, naprawdę dobrze zbalansowany, dużo fajnych składników i jeśli ktoś jest takim freakiem do produktów ustowych jak ja, to polecam w opór. Dalej mamy włosy i tu przy sobie chyba nie mam nic. Ale powiem na pewno o tym. O Anwen, krem do loków, Good Locking bodajże to się nazywa, oraz z tej samej serii żel do stylizacji. Dwa produkty stylizujące do właśnie włosów kręconych. Ja różne przestrzeni lat w sumie produkty stylizujące używałam, kremy, żele, aktywatory wzrostu itd., ale te dwa produkty były dla mnie najprzyjemniejsze, ponieważ żel fajnie trzymał, ale nie sklejał tak bardzo włosów i nie robił takiego dziwnego suchara, takiego zlepu, jakiegoś strasznego, tylko zostawiał te włosy naprawdę fajnie wystylizowane, nie tak bardzo mocno. A krem był też dosyć lekki i można było z nim bardzo fajnie, łatwo pracować, bo niestety te różne aktywatory, nie wiem, teraz na przykład mam odpalony z
Only Bio i dla mnie jest zbyt kremowy, zbyt taki obciążający i nie podbija mi tego skrętu w taki fajny sposób, jaki to miało miejsce w przypadku tamtych dwóch produktów. I one, jeśli używałam nawet jednego tylko z jakimiś tam innymi, w innej konfiguracji różnymi produktami, które miałam dostępne, a tym bardziej dwa naraz, efekt był fenomenalny, skończyłam wielką przyjemnością i używałam ich, jak już miałam je odpalone, to nie używałam nic innego, tylko te dwa cały czas jechałam równo. Teraz po prostu muszę pozużywać te różne inne produkty, które mam poodpalane i dopiero wtedy skuszę się ponownie, kupię ponownie te dwa produkty, właśnie ten żel i ten krem, bo polecam w opór, naprawdę były super. Wydaje mi się, że są dosyć dostępne, można kupić gdzieś tam na przecenie w różnych miejscach dosyć tanio. Żel to już w ogóle jest tam 20 zł, to wcale nie jest drożej niż jakiekolwiek te inne sieciówkowe rzeczy, być może nawet taniej, zależy od tego, jak pojemności to patrzymy, a ten efekt, jeśli chodzi o fale, takie stylizacje domowe, to jest fenomenalny, łatwo się z tym pracuje, nie są te rzeczy za gęste, zbyt obciążające, tylko właśnie fajnie można je sobie dozować, a efekt jednak końcowy, stylizujący, utrwalający, utrzymujący te włosy w ryzach jest, więc tutaj polecam niesamowicie. Only Bio, tylko wspomnę, maska do włosów średnioporowatych. To była taka maska, która najbardziej zapadła mi w pamięci, chodzi o taki produkt odżywkowy, ponieważ no teraz mi się raczej nie chce, ja szybko po prostu sobie te włosy gdzieś tam szybko przyczesuję, sobie na szczotce, dziękuję, koniec, idę, spadam, bo zajmuje mi tak ta stylizacja 100 lat, więc nie chcę mi się jeszcze nad myciem jakoś specjalnie tutaj przejmować i zastanawiać, ale ta maska była najbardziej taka gęsta, maślana, rzeczy, które używam, a przy tym łatwo się rozprowadzająca, łatwo się wcierająca, powiedzmy, w sensie na szczotce pięknie można było te włosy rozczesać i szybko właśnie było ten efekt zmiękczenia, fajnego i dosyć taka emolientowa i wszystko taka w równowadze pechowej, więc te włosy były bardzo fajne. Dosyć porównywalne na dobrą sprawę do tego Soul Flow, jeśli chodzi o efekt końcowy, jak to na włosach wyglądała. Ta była gęstsza, więc chyba trochę bardziej wydajna, tak mi się wydaje. Jeśli wolicie właśnie takie bardziej gęste formuły, to polecam właśnie to Only Bio, a jeśli coś takiego bardziej rzadszego, bo trudno mi się rozprowadzać produkty na włosach, ogólnie macie może z tym jakiś problem, to macie te Soul Flow, polecam, ale jeśli chodzi o końcowy efekt na włosach, w moim przypadku, takich włosów raczej cienkich, których jednak trochę jest, ale są naprawdę cienkie, to się sprawdzało super. Te oba produkty i oba w sumie na równi polecam. I jeszcze chciałam wspomnieć w sumie, a propos też stylizacji na takie produkty bardziej na końcówki włosów. Miałam je akurat tutaj w domu, więc szkoda, że nie pokazałam, ale już trudno, przeżyjemy to. Mianowicie Insight kryształki w płynie, jest coś takiego, firma właśnie taka włosowa, włoska, powiedzmy taka półprofesjonalna, w sumie w fryzjerskich sklepach również można tę markę kupić, ale taka troszeczkę lepsza składem. Akurat te kryształki to ja już miałam kiedyś ten konkretny produkt używany wiele, wiele lat, dosłownie zużyty i teraz po latach wróciłam do niego ponownie i muszę przyznać, że to jest na pewno najlepszy silikon, jaki ja w życiu używałam. Wiadomo, że technologicznie to też się zmienia i tak dalej, teraz można trochę inne rzeczy na rynku dostać i tak dalej, ale mimo wszystko, tutaj 50 ml może nie jest takie bardzo tanie, ale wydajne jest kosmicznie i dla mnie do wygniatania właśnie tych loków na sam koniec, żeby sobie wziąć taką małą ilość, idealnie nie obciążają mi się włosy, nie dostają tłuste plamy, co jest kluczowe, bo mi się to zdarza przy silikonach horrendalnie często i nie jestem w stanie zużyć produktów, które kupuję, a tutaj w tym przypadku jest efekt idealny, naprawdę zmiękczenie, wygładzenie włosa, wszystko po prostu jest tak, jak powinno być, więc szukacie dobrego silikonu do włosów, takiego wygładzającego, optycznie poprawiającego wygląd włosa od razu, tak naprawdę ad hoc, to jest zdecydowanie tego typu produkt, polecam w opór. I jeszcze chciałam wspomnieć o Babo, taki eliksir do włosów, to akurat jest olejek, ale taki bardzo lekki i to jest jedna z lepszych właśnie takich tego typu produktów, propozycja, powiedzmy, którą też używałam na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ produkt był właśnie bardzo lekki i ponownie, jeśli się odpowiednio go rozprowadziło, też ja często mieszałam sobie po prostu porcję tego silikonu, o którym wspominałam wcześniej, na tych kryształkach i dam dosłownie 2-3 kropelki tego olejku i wgniatałam sobie włosy, efekt był piękny, fenomenalny, też bardzo ładne ponownie wygładzenie, zmiękczenie włosów na trochę innym poziomie i jakby te dwa produkty zmieszane, ale też wystosowane wymiennie u mnie sprawdzały się idealnie. Jeśli szukać takiego właśnie czegoś wygładzającego bez silikonowego, tylko lekkiego, naturalnego, to Babo będzie fajną propozycją, naprawdę i bardzo wydajną, bo to jest dosyć duża buteleczka, jeśli tylko używa nie do olejowania, tylko właśnie tak stricte zabezpieczająco, albo ten silikon właśnie z Insighta. To Babo jeszcze wspomnę, zdarzyło mi się użyć do olejowania gdzieś i też to miało fajne działanie. Niemniej produkt jest na tyle wyjątkowy, mimo wszystko raczej po tej droższej stronie, że polecam tylko używać bardziej do tak końcówek, a jeśli do olejowania to jakieś tam małe ilości, żeby sobie tam trochę te włosy tam wspomóc, ale nie trochę go szkoda, po prostu na takie olejowanie stricte. Przechodzimy do ciała. Ostatnia kategoria. Tutaj też produktów nie ma dużo, ale coś, o czym trzeba wspomnieć, to po pierwsze
kostka do higieny intymnej, nago. Coś, o czym chyba nie wspominałam i przeszło bez echa, a naprawdę ciekawa rzecz, ponieważ ja różne problemy niestety z nawracającymi infekcjami mam. I bardzo często pokazuję Wam, nie wiem, żel taki specjalistyczny do higieny intymnej i emulsję z Provac. Są takie wyroby medyczne z Biomedu, które no, mi się jakoś tak najbardziej sprawdzają, są dosyć dobrze dostępne i czasem na jakichś promocjach i w ogóle w aptece to kupuję regularnie, raczej w domu mam, nawet teraz mam kupioną, widzę tutaj na wannie, odpaloną właśnie nową butelkę półlitrową, mimo że nie używam tego codziennie, to muszę to gdzieś w domu mieć, ale co jest ważne, to że chciałam mieć coś takiego, co będzie fajne, neutralne, delikatne, wspomagające, niewysuszające i będzie po prostu mnie jakoś bardziej wspomagało a propos sauny. Bo ja o tym cały czas mówię gdzieś tam przy okazji tych włosowych rzeczy, czy tych właśnie kostkowych jako takich, ponieważ na saunę chodzę naprawdę często z jakimiś przerwami, ale no nie wiem, 2-3 razy w tygodniu, to jest naprawdę dużo, jeśli się ma tego typu problemy właśnie z tymi, powiedzmy, zakażeniami intymnymi, to oczywiście trzeba dbać też o odpowiedni ręcznik, o jakby takie zabezpieczenie różnorakie, ale też o te produkty myjące, to jest też bardzo ważne dla mnie w tym przypadku. I ta kostka wydaje mi się tak z perspektywy czasu, gdy już ją skończyłam, to robiła mi różnicę i naprawdę powiedzmy, że okolice intymne były zachowane w takiej lepszej równowadze, gdy używam tego produktu do mycia, niż li tam czegoś innego do mycia, co miałam akurat pod ręką. I tam było, pamiętam, szczególnie na tej kostce pH bodajże 3,5 i być może naprawdę tak było. Działało to bardzo fajnie. Troszkę się ta kostka rozwalała, ale nie było tak źle, wydaje mi się. Byłam w stanie używać to w tej właśnie swojej, trzymać w sumie w tej swojej foliowej torebce. Teraz kupiłam sobie z firmy Farny, tak, te, na naturaliach ostatnich i to się tam nazywa myszka, akurat ten, ta kostka myjąca, ale ona już jest zbyt miękka i tej formy nie zachowuje w ogóle i nie jestem w stanie jej już na saunie używać, więc jest tutaj u mnie w domu, ale przez to się ta do końca ta forma jakby tego, że chciałam to mieć właśnie w tej torbie mojej saunowej już się nie sprawdza, więc tutaj już ten produkt już nie jest taki fajny właśnie ze względu na samą konsystencję, mimo że ta, o której wspominam, z Nago, też troszkę się rozwalała i w ogóle to i tak to było bez porównania lepiej, więc szukacie czegoś takiego, co będzie wspomoże Wam właśnie higienę intymną na wyjeździe, na przykład chcecie w takiej formie mieć produkt, czy właśnie do jakiejś takiej torby basenowej, to to jest naprawdę świetna sprawa i bardzo polecam, bo mi to niesamowicie pomogło. Już się robi ciemno, więc przyspieszmy ten temat. Cztery szpaki, mydło czarne Savon Noir z eukaliptusem, też coś o czym niedawno wspominałam. Ciekawy produkt. Jak używać czarne mydła, to wiecie o co chodzi, to jest tyle fajne, że po prostu nie capi jakimś takim dziwnym, nie wiadomo czym w sumie, bo to jest dosyć charakterystyczny zapach, tylko właśnie ten eukaliptus, który dla mnie był wyśmienity. Bardzo fajnie to myło, po jakichś właśnie treningach, przy jakimś mocnym spoceniu po prostu to naprawdę robiło różnicę. Nie było przy tym wysuszające. Można było sobie zrobić oczywiście z kesą, taki tradycyjny hamam czy coś i to też działało bardzo fajnie. Goliło się na tym świetnie, bo ja też to w taki sposób używałam i ogólnie idea sama tych czarnych mydeł bardzo mi się spodobała. Kiedyś to używałam, ten zapach był taki trochę do mnie nie do przeskoczenia i z konsystencją było różnie, ale tutaj ona była na tyle luźna, że można było swobodnie, fajnie sobie po całym ciele rozprowadzić, ale nawet jeśli ta skóra była wilgotna, to nie było czegoś takiego, że wiecie, ślizgało się cały produkt po ciele i nie dało się go nałożyć, tylko właśnie delikatnie się spieniał i można było sobie bardzo fajnie go rozprowadzić, więc i zapach, i konsystencja była super i działanie również, więc tutaj jeśli szukacie czegoś takiego, to polecam, bo nie myślałam, że ten produkt zrobił na mnie takie duże wrażenie, a tak myjąco, jako coś takiego innego, delikatniejszego, ale lepiej odczyszczającego mimo wszystko, niż jakieś tam standardowe mydło różnorakie, to było zdecydowanie to. Jeszcze chciałabym wspomnieć, jeśli chodzi o ciało, o kostce myjącej od czaszki. Tutaj też tylko wspomnę szybko, bo zrobione akurat to jest w kooperacji z braciami mydlarzami, tak może być. Świetna. Jedno z lepszych mydeł, jakie używałam ever, z owsem zmielonym i ono miało super subtelne działanie peelingujące, ale naprawdę mega delikatne. Ja peelingujących mydeł nie lubię, bo wszystkie mnie drapią i jakby do ciała mi się nie sprawdzają, tak to jako jedyne było naprawdę bardzo neutralne i działało to bardzo fajnie. Ładnie po prostu myło, było delikatne. Można było właśnie sobie bezpośrednio na skórze przejechać tym peelingiem i nic nie szorowało, tylko było przy tym spoko. Bardzo miły, przyjemny, delikatny zapach, którego nawet nie umiem zinterpretować, czym on pachniał, ale czymś takim trochę uspokajającym, a przy tym świeżym. Jedno z lepszych mydeł, które używałam kiedykolwiek, naprawdę polecam niesamowicie, bo ja mydeł użyłam naprawdę bardzo dużo, a dawno nic nie zrobiło, nie miałam aż takiego wrażenia. I co jeszcze ważne, że dało mi się zużyć je do samego końca, nie rozwalało się, trzymało piękną formę i do ostatniej kropeczki można było pięknie to mydło zużyć. Polecam bardzo, bardzo fenomenalny produkt. Jeszcze tylko wspomnę o czymś takim. To bardziej chodzi mi o ideę, a nie o produkt sam sobie. Biotanik, ekologiki.
regenerujący olejek intymny. Coś takiego. Idea po prostu jakby sama tych olejków intymnych jest fajna. To jest coś takiego, co nakładamy po prostu po goleniu, przynajmniej ja tak robię, nakładam po goleniu po prostu miejsc intymnych po całości. Nie mam żadnej obawy o jakieś tam podrażnienie czy coś, a wręcz przeciwnie, właśnie po goleniu to pięknie mi wpływa na, nie wiem, jakieś wyrastające włoski, na to, żeby ogólnie ta skóra była w takiej lepszej kondycji. Jak jest takie, nie wiem, pieczenie, szczypanie, coś tam, to wręcz działa tak fajnie, regenerująco, trochę tak uspokajająco, wydziszająco, powiedzmy. I no, to jest coś naprawdę super. Wydaje mi się, że to można by na ludzi używać sobie na nogi, bo generalnie po goleniu, jako taki olejek bardzo neutralny, raczej pewnie rafinowany. Ja po prostu nigdy nie używałam na okolice intymne żadnego produktu tego typu, a golę się regularnie od bardzo wielu lat i to w takiej formie, po prostu to był dla mnie game changer. Jeśli macie, może jeśli nie używacie nigdy produktu tego typu, jakoś olejek taki intymny, Yorkaya ma na przykład taki bardzo popularny, wydaje mi się, dostępny w Rossmanie zresztą. Też kupiłam to w Rossmanie, tylko że po prostu to było dużo tańsze. Chciałam zobaczyć w ogóle, czy mi się idea i sama spodoba produktu, a to po prostu ekstra, świetna sprawa, więc tutaj polecam po prostu, jeśli macie jakieś różne problemy z podrażeniami, tego typu rzeczami, właśnie po goleniu przede wszystkim okolic intymnych, to jest super sprawa. I właśnie Yorkaya, coś o czym chciałam też w sumie wspomnieć. Mam zużyte sporo produktów z Yorkai, sporo mam odpalonych, więc będę o tym mówić na pewno jakoś tam niedługo. Niemniej jednak, po pierwsze chciałam wspomnieć o dezodorancie. Też z Rossmana, dezodorant pod pachę i biust, z grejpfrut i słodka pomarańcza chyba się nazywa. I tutaj naprawdę bardzo ładnie ten grejpfrut pachnie. Ja akurat bardzo grejpfrut lubię, zapachy różnorakie, kosmetyczne, mi to bardzo, mnie to wręcz tak, Boże, uspokaja i to jest świetny zapach. I generalnie tak, jeśli chodzi o samą tą kulkę, ona jest w ogóle, nie mówię to nic obrzydliwego, więc mogę pogadać, ona jest w ogóle taka żelowa, jak jakiś taki ladies lipstick czy coś, bardzo ładnie się wykręca, nie ma to jakby żadnego problemu, nie wiem, z dozowaniem czy coś, właśnie cienka super warstwa można pochy nałożyć. Wydaje mi się, że ten skurczybyk jest jak, nie wiem co, bardzo długo mam tą kulkę odpaloną, a ona cały czas jest. Jest właśnie to taki produkt jakby w żelu, coś takiego, jest bez tych soli aluminium, takich różnych rzeczy, które wstrzymują pot, tylko właśnie są takie, no zydylan to jest, nie antyperspirant jakby w tym sensie, więc dla mnie to jest produkt, który no latem nie jest wystarczający, jakby tak co któryś dzień, spoko. Ale gdybym używała tylko tego, to by było trochę zbyt słabe, ale co jest dla mnie mega ważne, bo ja zaczęłam wtedy mieć coraz większe właśnie problemy z pachami pod względem, że często mi się niestety podrażniają, a to jest coś, co nigdy mi krzywdy jeszcze nie zrobiła, bo różnie mi się przytrafia i ja używam wtedy najróżniejszych produktów takich do dezodorantów, bardziej naturalnych, nienaturalnych, nie wiem, z tych czterech szpaków chyba właśnie, taki bez sody, ale jednak w kremie. Różnie to po prostu bywa, ze śladami, ze wszystkim, a to nie zostawia śladów. Czasami, gdy skóra się bardziej poci, no to się również poci i być może też nie jest w stanie do końca dobrze przykryć zapachów, ale na takie lżejsze dni albo na zmianę z czymś innym super i co jest dla mnie najważniejsze, że nie podrażnia, tylko jest bardzo łagodny, więc to jest świetna sprawa. Ja tutaj mówię, że to w ogóle podbiust jest, pewnie można, jak się ma taką potrzebę, to pewnie można było próbować, jakby ta forma taka żelowa jest bardzo delikatna, właśnie nie zostawia plam. Kurczę, naprawdę fajny produkt, jakby jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, też nie jest to jakaś tam tania rzecz w sumie, ale patrzę na to, jak jest wydajny i w ogóle to naprawdę fajna sprawa, więc polecam. Jeśli macie problem z dezodorantami i szukacie czegoś takiego zgoła innego, to jest zupełnie inna formuła, taka formulacja, problem z tym, z czym ja się spotykam na co dzień, bo dezodorantów odpalonych mam miliony. I w sumie jeszcze chciałam wspomnieć, a propos ciała, o tej Yorkai, nie wiem, czy to ma sens tutaj, ale czemu nie w sumie. Widzę, tutaj mi tu leżą, ale to jest nieważne. W każdym razie chciałam wspomnieć o tamponach i podpaskach od nich, bo one też są super. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że mamy niechlorowaną bawełnę. Jakby naprawdę te po prostu środki higieniczne nie capią, tylko są delikatne, są właśnie takie jakby łagodniejsze, że niby do skóry wrażliwej to może być i jakby ja to czuję i jest różnica naprawdę przy użytkowaniu jakichś tam normalnych, standardowych, powiedzmy, co by nie było, podpasek i tamponów, a w porównaniu z tą Yorkaią naprawdę jest różnica. I te foliki, które są jakby jednorazowo opakowane w właśnie te środki higieniczne, też są podobno biodegradowalne, więc to jest też kolejna bardzo fajna rzecz. Produkt też taki trochę droższy, ale ja widzę różnicę i akurat co jak co, ale kurczę, tampony są jednak produktem, który ma bezpośredni chociażby kontakt ze śluzówką i tak dalej. Jeśli i wiadomo, że są raczej często gorszego składu niż lepszego, jeśli chodzi o to właśnie bielenie, chlorowanie i tak dalej, i tak dalej. Ja niestety nie nadaję się do użytkowania jakichś tych rzeczy takich, nie wiem, typu gubeczek czy coś, mi się to po prostu nie sprawdza. Próbowałam, ale coś się nie udaje, więc używam tych rzeczy jednorazowych. I to na razie jest najlepsza rzecz, którą znalazłam, która jest dostępna właśnie do Rossmana, biorę, dziękuję. Często też na przecenie, mimo że to tak wychodzi dużo drożej niż jakieś tam normalne, to wydaje mi się, że akurat w tym przypadku
warto. I od tego zaczęło się w ogóle moje użytkowanie różnej Yorkai i wydaje mi się, że taki filmik też powinien się przydać, bo tych produktów już mam tak przeanalizowane dużo. Ale to, o czym chciałam wspomnieć tak dzisiaj, także serio, to super, to właśnie ten dezodorant i te produkty higieniczne, bo to jest fajne. I na sam koniec, mój Boże, w pół godziny się nie zamkniemy, przepraszam Was bardzo, ale życie. Jeśli chodzi o make-up, bo ta jeszcze ta kategoria nam została, myślałam i stwierdziłam, że nie będę też Wam mówić cały czas tym samym, bo ja zawsze mówię o Pixi, o Madarze i to się nic zmieniło na przestrzeni tego roku. Jakby cały czas używam tych produktów takich samych, po prostu w innych tam wariantach kolorystycznych i tak dalej i tu. A jeśli używam czegoś innego i nowego, to nie na tyle, żeby to zrobiło nam jakieś wielkie wrażenie. Jedyna rzecz, żeby tak nie zostawić, to jest całkowicie tej pustej tej kategorii, która naprawdę była fajna, czymś takim nowym i przyjemnym dla mnie, to jest podkład z Affect, Ideal Blur. I pamiętam, że to był odcień dwójka, taki ładny, on naprawdę jest super i jak sobie pójdziecie do Contigo, to widziałam, że ta dwójka jest zawsze taka wyciapciana, ale jest bardzo ładnie dobrany, taki no dla mnie idealny tak naprawdę. Na gąbkę pięknie się rozprowadza, daje bardzo właśnie, właśnie ten efekt blur, że nie widzę go tak chamsko na twarzy, to jest takie łagodne, ale przy tym można bardzo ładnie budować krycie, nie jest do odpowiednia gęstość, nie jest taki właśnie zbyt gęsty, że po prostu czujesz taką straszną, ciężką maskę, a nie też taki lekki, że na użycie to się w sumie nie wydarzyło i same jakby tłuszcz się nałożyło i bez sensu. Tylko naprawdę bardzo fajny, neutralny, taki w punkt produkt. Mimo, że tutaj naturalny on nie jest w ogóle i tak dalej, to no, często zdarza mi się używać nawet podpór coś bardziej naturalnego, pompkę tego, rozprowadzić po całej twarzy i ta twarz od razu wygląda super fajnie i tak nawet wyjściowo. Dla mnie ten produkt jest bardzo fajny i serdecznie polecam właśnie w Contigo. Tam można obczaić sobie te kolory i też jeśli chodzi o cenę, to często są na fajnych cenach. Dobra! Zawijamy ten biznes. Nie wiem, czy to było interesujące i sensowne w sumie, bo nie było tych produktów jakoś specjalnie dużo, ale wydaje mi się, że wspomniałam też o czymś nowym z perspektywy, więc mam nadzieję, że się Wam podobało. Idę suszyć włosy i ogarniać się dalej. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o jakieś tam kolejne filmiki przyszłościowe, to na pewno sobie właśnie zestawimy produkty z Yorkai, bo tak sobie myślę, że ja jednak w użytku tego trochę mam i przydało się w końcu o tym Wam trochę pogadać, bo no mam jakieś tam konkluzje na ten temat. No i cóż, no i w sumie tyle. Denko pewnie zaraz będzie jakieś kolejne, ale to jakby w standardzie wszystko wiadomo. Może coś włosowego sobie też zrobimy, bo a propos, jak sobie patrzę nawet na ten dyfuzor, to tak sobie myślę, że trochę też ta moja stylizacja uległa zmianie na przestrzeni ostatnich lat i trochę bardziej kumam chyba to, jak, co muszę robić z tymi włosami, żeby one wyglądały dobrze, więc też może z Wami się podzielę właśnie takimi różnymi, nie wiem, zestawami porad czy coś, czy jak w ogóle zacząć kręcić, bo to jest dosyć taka fajna sprawa i coś tam to ogarnęłam i może sobie zrobimy jakieś testy jakichś chińskich podróbek, bo w sumie sobie odkryłam to, kupiłam sobie podróbę Denmana na przykład, albo taki, wiecie, masaże do skóry głowy z takimi śmiesznymi ząbkami, też to taka popularna rzecz, którą już widać w Rossmanie i wszędzie w użytku, powiedzmy, całościowo. Ja właśnie się na coś nie skusiłam i też, no już mam jakieś tam pierwsze, powiedzmy, przemyślenia, ale jeszcze muszę chwilkę poużywać, dopiero wtedy sobie o tym pogadamy. No. Aż mi zaschło w ustach. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiaj. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie znać oczywiście jak zawsze. Możecie się podzielić swoimi ulubieńcami, w sensie takim, że na przykład, nie wiem, top 3 produkty, które wchodzą Wam od razu do głowy, jak myślicie o tym, co używaliście ostatnio i było naprawdę super fajne. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach, jakie tam macie odkrycia w zeszłych miesięcy. No i teraz już serio dziękuję bardzo za oglądanie. Siema, do następnego. Pa, pa.